Dzisiaj postanowiłam, że wspólnie wykonamy zamówienie dla jednej z Was. Róże piankowe w lustrzanym pudełku. Przygotowałam piankowe róże o średnicy 7 cm. Drewniane pudełko w miarach 10x10x10. Płytki lustrzane 10x10. Taśma mozaika lustrzana z AliExpress. Kula styropianowa. Zaczynam od przyklejenia płytek lustrzanych po bokach pudełka. Na płytkach naklejone są taśmy dwustronne, ale ja jeszcze dla pewności używam mocnego kleju. Po każdym przyklejeniu płytki należy poczekać, aby klej wysechł. Chcę, żeby kwiaty nie były tak płasko ułożone, dlatego używam części z kuli styropianowej. Na dole przykleiłam kawałek filcu, żeby pudełko nie rysowało blatu. Mozaikę lustrzaną przycinam i przyklejam na każdym rogu. Czas na różyczki piankowe, przyklejam je za pomocą kleju na gorąco. Przy takim wymiarze pudełka zużyłam dokładnie 11 różyczek. Przyklejenie ostatniej różyczki i gotowe. I jak Wam się podoba? Dajcie mi znać w komentarzu. I nie zapomnijcie zasubskrybować mój kanał.